Jak sama wspomniałaś, dla filmu Furioza poddałaś się ogromnej dla kobiety metamorfozie, bo większość z nas ma problem nawet z podcięciem końcówek, a u ciebie tak diametralna zmiana. Jak zareagowałaś, gdy po raz pierwszy zobaczyłaś się w tej nowej odsłonie w lustrze? Wiesz co, to było dziwne. Nie ukrywam, że łzy poleciały, ale te łzy nie poleciały w momencie, kiedy zobaczyłam swoje odbicie, tylko w momencie, jak zobaczyłam, bo te włosy, które mi obcięto, zostały potem przeznaczone na wykonanie peruki. Ja zaczęłam płakać, patrząc właśnie na te włosy, ile one ze mną przeszły, ile lat byliśmy razem, jak one w tych wszystkich smutkach ze mną były, w szczęściach, że tak naprawdę, a ponoć tak w ogóle jest, że we włosach się wszystko odkłada, więc ja miałam poczucie, że zrobiłam takie cięcie i gdzieś coś nowego się zaczęło i mam nadzieję, że tak będzie. No dobrze, to czego w takim razie my możemy ci życzyć, bo rozumiem, że teraz jesteś na tym etapie szczęścia. Tak. Czy to jest szczęście zawodowe, czy może także bardziej prywatne? Wiesz co, czuję się i zawodowo spełniona, bo naprawdę wszystkie te projekty i Leśniczówka, i Lepsza Połowa, i komedia, którą teraz skończyłam, Mayday, i Furioza, w których jest te zdjęcia, to są bardzo fajne produkcje. No i nie ukrywam, że prywatnie też jest bardzo dobrze. Czyli jakaś miłość? Jest bardzo dobrze.